Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał Pyk Paf. No to nadszedł czas, żeby rozstrzygnąć konkurs okazji Dnia Fajczarza. Mam nadzieję, że dzień ten upłynął Wam pomyślnie i w dobrej atmosferze. Przedmiotem konkursu, przypominam, jest fajka Cesare Barontini, czyli włoskie palidło ufundowane przez niezawodnego Piotra z fajkowo.pl. Z Piotrem znamy się już długie lata, dlatego wchodzimy w tego typu konszakty. Jak pewnie zauważyliście, fajka jest elegancka, z rodzinnej manufaktury, o ciekawym kształcie. No i zaraz się przekonacie, kto tę fajkę wygrał. Konkurs wydaje mi się, że był łatwy, prosty i przyjemny, dlatego odzew był bardzo duży, za co Wam oczywiście dziękuję. Wiele z Waszych pomysłów było naprawdę zabawnych, dużo było mocno życiowych, były też suchary, no ale tak oczywiście być musi, bez tego ani rusz. Więc najsprawiedliwiej byłoby, gdybym przeprowadził losowanie i przez losowanie wyróżnił zwycięzcę, natomiast no to niestety w polskim prawie podpadałoby już pod gry hazardowe, więc przeprowadzić tego nie mogę, dlatego muszę ręcznie wybrać jednego z widzów, który brał udział w konkursie oczywiście. Orzech do zgryzienia bardzo trudny, bardzo twardy, ale ostatecznie zdecydowałem się, że wynagrodzę jednego z widzów, bo było kilka takich komentarzy, który poruszył temat fajki, a palenia w niej zioła. Tak właśnie, nieraz się spotykam z takimi komentarzami, one są właśnie dość takie trochę irytujące, mają być w swoim zamierzeniu dość zabawne, że jak widzą fajkę ludzie, tak, czy nawet widzą na moich filmach, to niektórzy jacyś randomowi widzowie, którzy tu prawdopodobnie tylko na chwilę wpadają, zostawiają tego typu komentarze właśnie, że to nie lepiej sobie zioło zapalić, no i tego typu rzeczy. Więc cóż, ja jestem prosty chłop i nie wiem, czy te wielopiętrowe żarty do mnie tak trafiają, jak te osoby uważają, że powinny trafić. Więc wśród tych użytkowników, którzy zostawili właśnie ten komentarz, swoje pomysły, znaczy się w konkursowe, a propos właśnie tych komentarzy co do palenia trawy w fajce, no to postanowiłem, że wyróżnię osobę, która chronologicznie wspomniała o tym pierwsza. Więc fajka Cesare Barontini trafia do użytkownika o loginie Oniku Krzysiu. Także serdecznie gratuluję. Napisz w komentarzu adres mailowy do siebie. Tylko pamiętaj, żebyś to napisał w takiej formie, w jakiej wyświetla się teraz na ekranie, ponieważ jeżeli byś to zrobił normalnie, to najprawdopodobniej YouTube automatycznie usunąłby ten komentarz, czego byśmy oczywiście nie chcieli. Także jeszcze raz gratuluję, skontaktuj się ze mną w komentarzu. Wszystkim uczestnikom dziękuję za spróbowanie swoich sił, za Wasze komentarze. Wszystkim oglądającym również dziękuję. Dziękuję oczywiście z całego serca Piotrowi z fajkowo.pl, że ufundował tę fajkę Cesare Barontini. No i cóż, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, żeby ten kanał dalej funkcjonował, to oczywiście zapraszam do wsparcia mnie na koncie Patronite. Link jest oczywiście podany w opisie tego filmu. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.